Mam 5 lat i jeszcze mleko. Tak? Widzisz? Faktycznie ugryzione i trochę wypite to mleko. Mhm. Chyba chciał zjeść twoją muffinkę, co? Mhm. Który to twój prezent, myślisz, co? Nie wiem. Nie wiesz? A spróbuj z czerwonym. Czerwonym? No. Stone, Ed Stone. Ten. Tego? No. Okej. Okay. Mogę? Mhm. O, mleko w środku. Innego w środku. No. Ja tu mam mleko. O! Jaką butelę muszę? O, Baby Yoda. Baby Yoda? Może być? Mhm. Mhm. To może Harry Potter będzie na święta. A ten drugi czerwony to co ten? Jeden niebieski jest dla taty. Tam tata wsadził znowu twoją lampkę, którą wczoraj przywiózł do tego woreczka. Więc możesz też wyciągnąć i pokazać, co dostałeś od taty wczoraj. Pokaż. Taka fajna bateria, trzeba tylko do niej wsadzić, nie? Mhm. Dzień dobry wszystkim w mikołajkowym vlogmasie. Ogółem chciałam wstawić ten film w mikołajki, ale niestety nie wyszło, bo byłam dość zajęta i miałam zebranie też w przedszkolu, a przez to, że zebrania w przedszkolu wyglądają tak, że ma się spotkanie jeden na jeden z nauczycielem, to te zebrania jakby trwały 3 dni i nasze wypadło jakoś we wtorek. Potem czekaliśmy, aż Take przyjedzie z Tokio. No i jakoś tak po prostu w tym harmidrze nie udało mi się. Teraz jestem w trakcie pakowania właśnie na to świąteczne przyjęcie, na które dostaliśmy zaproszenie. I przygotowałam takie mini upominki, bo zostały mi cukierki z prezentacji o Polsce, więc stwierdziłam, że po prostu popakuję je jeszcze po kilka sztuk i dam tym mamom, a plus do tego jeszcze oczywiście mam ten prezent, który pokazywałam wam w zeszłym filmiku. Więc właśnie przygotowałam kilka takich woreczków i chcę teraz to pochować wszystko do siatki, bo zaraz po prostu będziemy wychodzić z domu. Jeszcze jak sobie przyszłam tutaj usiąść, bo zabrałam się też zapakowanie takiej mini paczki świątecznej dla dzieci mojej koleżanki z poprzedniej pracy. I pokażę wam od razu kartki świąteczne, jakie kupiłam, bo bym chciała wysłać je po prostu od razu zarazem i mam nadzieję, że dojdą na święta, chociaż te poślizgi świąteczne są różne, więc prawdopodobnie wszystko dojdzie po nowym roku. No ale popatrzcie tutaj, mamy Mikołaje w Asakusa, tutaj są Mikołaje, które składają sobie pieniężną ofiarę do japońskich bogów. Tutaj mamy Mikołaje, które siedzą tutaj sobie na Churito Pagoda, jest widok na górę Fuji, tutaj nawet są sakury, trochę nie taka pora, no ale niech będzie. No i tutaj pędzi sobie Mikołaj z reniferami. Mamy kolejne Mikołaje, które są na walkach sumoków. O tutaj, to wszystko to są Mikołaje sobie siedzą. Oraz mamy też z Mikołajami Fushimi Inari, tutaj gdzie jest po prostu mnóstwo bram Tori, więc chciałabym po prostu to wysłać od razu z paczką dla znajomych. You are the brightest one amongst all the stars, thinking out loud, thinking over old friends. I noticed now it's been a while since they left. No problem, we'll find out, for now just live it over high. That I used to know was happy.
happiness was playing cards on his own. Cut the lame part, get over feeling upset. Nobody ever. Mamy kolejny dzień, właśnie pożegnaliśmy się z Take, pojechał właśnie na drugą turę do Ginzy i teraz właśnie patrzę, że Tomo próbuje rozpakować kalendarz adwentowy, ale coś mu nie idzie, budowanie z klocków, jakaś taka dziwna część się trafiła i nie może sobie poradzić, więc zaraz muszę pójść. Jeśli chodzi o wczorajszą imprezę, było bardzo fajnie, dzieciaki się super bawiły, było trochę szaleństwa i trochę krzyków i na koniec myślałam, że głowa mi odpadnie od tego hałasu. Ale mogę powiedzieć, że naprawdę imprezka się udała. Prezent też tam się w sumie spoko trafił, ale to może coś tam marudzi, bo zobaczył, że ktoś dostał takie małe klocki Lego, co to była stacja paliw i samochód, i on powiedział, że też by to chciał, a potem się zobaczył, że jeden chłopiec dostał taki Lego Creative i tam po prostu były zwierzątka z oceanu, chyba był delfin i żółw. I też mu się strasznie to podobało, ale my dostaliśmy jakieś inne klocki, gdzie wrzuca się taką szklaną kulkę i po prostu ona sobie leci po torze i z punktu startowego do końca i po prostu sobie zjeżdża. My mamy coś podobnego, tylko że na magnes, więc myślę, że i tak zabawka nam się super trafiła, bo jak mogliście zobaczyć, po prostu te dzieci trzymały swoją paczkę i po prostu podawały, aż skończyła się muzyka, no i była właśnie wymiana prezentów. No i w sumie wczoraj po imprezie tylko skoczyliśmy do supermarketu, żeby zrobić jakieś takie zakupy i tak jeszcze chciał zobaczyć sobie suszarki do włosów takiej małej, bo powiedział, że ta nasza w domu jest za duża, no ale nie mogliśmy nic znaleźć i na stacji też u nas w Sidzołce otworzyli taki tymczasowy sklep z Pokemonami i jest Pokemonowa choinka. No i tą choinkę faktycznie widzieliśmy, nawet zrobiliśmy właśnie zdjęcie Tomo właśnie przy tej choince. Ale okazało się, że do sklepu była 2,5-godzinna kolejka. My byliśmy tam koło godziny 16. No i ja nie jestem taką osobą, która bardzo lubi czekać, zwłaszcza tylko, żeby wejść do sklepu, bo nie jest powiedziane, że ja na pewno coś tam kupię. Więc po prostu się poddaliśmy i poszliśmy na lody i wróciliśmy do domu i właśnie rozpakowaliśmy ten Tomo prezent. Więc dzisiaj chciałabym podjechać tam znowu i tak bardziej po rannych godzinach, bo my byliśmy tam koło godziny 16. I właśnie spróbować dostać się do tego sklepu, bo pani powiedziała tam, która jakby kierowała tą kolejką, powiedziała, że nawet w tygodniu czasami zdarza się, że są kolejki i trzeba po prostu czekać ileś tam czasu, żeby wejść. Więc dzisiaj spróbujemy z Tomo złapać jakiegoś Pokemona na tej stacji kolejowej. Skoro takiej nie ma, to musimy po prostu znaleźć sobie jakieś zajęcie. Ewentualnie wylądujemy po prostu w kocie kawiarni, tak jak zawsze. No nie wiem, tak ciężko mi powiedzieć, co to za urządzenie wyszło z tego. Nie, to raczej nie katapulta. W ten sposób to tylko małe klocki się pogubią. No. Przyszliśmy 20 minut przed otwarciem centrum handlowego, które znajduje się na stacji i okazało się, że jest 1,5 godziny oczekiwania, bo tyle ludzi po prostu przyszło, nie wiem, o której oni się ustawiają, ale stwierdziłam, że pójdziemy najpierw do kociej kawiarni, a potem spróbujemy się dostać do tego sklepu, bo dostaliśmy bilet, więc na 11 musimy wrócić na stację. No ten jest fajny taki, do pomiziania. I do głaskania. I do głaskania. It's the kid that I used to know, whose happiness was playing cards on his own. Caught the lame part, get over feeling upset. Nobody ever said that life would be fair. No problem, we'll find them. For now, just live it over high. No blow, my whole little world with you. Please let me in for the night, maybe for a few days. No blow, but shake it up. Wszystkich potyczył się nam, patrz, a ten to jest taki łowy, że on z kubka cię wyciąga.
blow my whole little world. Would you please let me in for a while? Snow globe, I should shake it up, but hold the magic kind of the light. Snow globe. I co kupiłeś? Kupiłem Pokemona. Jest ten... Ten listę miałem. Taki dla ciebie? A dla taty jakiego wybrałeś? Wybrałam... na... te. Mm. Trzy razy żeś się wracał, nie? Bo nie mogłeś się zdecydować. Mhm. A mamy jest tego. Dla mamy jest taki. Mhm. To otwórz te cukierki, zobaczymy jak jest w środku. O, jaki ci się trafił? Pokaż. O. Wow. Lon ma magiczny samolot. No. Mam taki latający, nie? On zniknął! Zniknął! No.